Andrzej Kiszka złożył przysięgę na krzyż Chrystusa Pana i flagę biało-czerwoną. Wtedy to postanowiłem, że będę wierny tej przysiędze aż do śmierci. Tak nakazywała mi moja wiara i miłość do mojej ojczyzny. To można powiedzieć, że jest świadectwo, które możemy powtarzać przy każdej okazji. Ojczyzna nie jest wolna, w związku z tym wiara, przysięga złożona na krzyż, na flagę, dalej obowiązuje. Nie jest zrehabilitowany do dzisiaj. Andrzej Kiszka, tak, to zaraz o tym powiem, zaraz o nim powiem. Otóż Zrzeszenie WiN będzie miało oczywiście swoich bardzo wielu, setki, tysiące bohaterów i trudno o wszystkich opowiadać. Przypomnę jedną z bardziej znanych postaci, które przeszły przez Zrzeszenie WiN, żołnierza, dowódcę, majora Hieronima Dekutowskiego. Między innymi dlatego o nim wspominam, że właśnie jego szczątki zostały zidentyfikowane na Łączce. Jego rodzina żyje, miałem szczęście też poznać w Tarnobrzegu jego rodzinę. Wspaniała polska rodzina, mająca pełną świadomość dziedzictwa, które w nich jest i które oni mają świadomość, że muszą przenosić dalej i teraz tego swojego rodzinnego bohatera pokazywać we wszystkich miejscach, gdzie on był. Oni właśnie z Tarnobrzega, Dekutowscy pochodzili, w związku z tym tam zaczyna ta pamięć bardzo mocno istnieć, ale w Zrzeszeniu WiN on był w okręgu lubelskim. Lublin też się dopomina o Dekutowskiego dzisiaj. W Warszawie, na Łączce, tam został pogrzebany. Warszawa się dopomina, nie oddamy Dekutowskiego. To jest ta dobra strona rywalizacji o tego bohatera, którym był Hieronim Dekutowski. A kim on był? On był cichociemnym. W tej elitarnej, ponad 300 osób liczącej jednostce spadochroniarzy polskich, szkolonych w Szkocji w czasie II wojny światowej, którzy znaleźli się na terenie kraju. Niektórzy zresztą z nich nie dolecieli, zawijając się po drodze w samolotach, jak między innymi cichociemny działacz obozu narodowego radykalnego Szpakowicz, który wraz z pozostałą ósemką zginęli nad Norwegią, lecąc jako cichociemni i nie dolecieli do kraju. To jest kategoria bardzo odważnych ludzi, wspaniałych postaci, z których część znamy z imienia i nazwiska powszechnie, jak Jan Piwnik Ponury, czy Stanisław Jankowski Agaton, adiutant Tadeusza Bora-Komorowskiego w 63 dniach Powstania Warszawskiego. I jednym z nich był właśnie Hieronim Dekutowski, który znalazł się na terenie Lubelszczyzny. I w skrócie rzecz ujmując, gdy jego losy wydawały się być tragicznie kończące się w związku z operacjami, które odbywały się na terenie tzw. Polski Lubelskiej, on się zdecydował z częścią oddziału przebić się na zachód, tak jak to zrobiła na przykład Brygada Świętokrzyska i dotarła na zachód szczęśliwie i mogła tam dalej walczyć o polską niepodległość. On dotarł, ale tylko do Czechosłowacji i tylko sam, bo reszta rozbitego oddziałiku nie wiedziało dlaczego, ale ich nie ma. Tu miały dziś się spotkać. I miał decyzję w sobie, albo dalej iść i się ratować, albo się cofnąć, dowiedzieć się, co się stało z jego żołnierzami. No i jak wiadomo, co wybrał? Cofnął się. Wrócił z powrotem i tam odtworzył nowy oddział zaporczyków i walczył. Tak długo, aż w 1947 roku został aresztowany, wsadzony na Mokotów, do więzienia mokotowskiego. W naszym piśmie, które też Państwu polecam, ostatni numer w sieci historii, jest
artykuł nie tylko o Andrzeju Kiszce, o którym za chwilę, ale także profesora Tadeusza Wolsie o wielkich ucieczkach. O wielkich ucieczkach z obozów komunistycznych, stalinowskich, o odbiciu więzień przez Hedę, choćby kieleckie więzienie wiosną, w czerwcu 1945 roku, czy inne więzienia, które były odbijane przez jednostki Armii Krajowej. Natomiast niewiele wiemy, czy najmniej wiemy, o szczególnie nieudanych ucieczkach właśnie z tych aresztów i więzień, między innymi próby ucieczki wykonanej przez Mieczysława Gołębiewskiego z Rzeszenia Wolność i Niezawisłość, który ostatecznie nie ucieknie, zostanie złapany, powtórnie skazany w związku z tym już w warunkach więziennych, odzyska niepodległość i później jeszcze w latach 70. będzie tym, a wcześniej w latach, przepraszam, 60. będzie tym autorytetem dla młodego pokolenia dwóch przede wszystkim rodzin młodych chłopaków w latach 60., czyli Czumów i Niesiołowskich, którzy w latach 60. stworzą ruch. I ten ruch, organizacja będzie tworzona właśnie pod auspicjami tego bohatera niezłomnego, Mieczysława Gołębiewskiego, do którego mieszkał wówczas w Łodzi, do którego oni się odwoływali jako do tego, który się nie podporządkował małej stabilizacji, tej gomułkowszczyźnie, w którą społeczeństwo polskie weszło. Oni w Łodzi się z tym nie chcieli zgodzić i mieli taki autorytet obok siebie mieszkający, który był żywym dowodem, że można inaczej. No i przejęli niejako tę właśnie akowską tożsamość. Otóż jednym z takich uciekinierów był właśnie Hieronim Dekutowski. Hieronim Dekutowski i profesor Tadeusz Wolsza pisze o dramacie tej ucieczki niedoszłej z więzienia Mokotowskiego na Rakowieckiej, gdzie grupa więźniów, niestety pomieszana przez służbę więzienną, czyli więźniów politycznych i kryminalnych, rozpoczęła robienie dziury w suficie, bardzo wysokim w tej celi. Maskowali ten wydrapywany z sufitu otwór papierem i pastą do zębów, która miała przysłonić pracę. Wciągali się jeden drugiego, wciągał na górę, tak żeby... Formacją drugą, która będzie miała bardzo dużo, wiele tysięcy żołnierzy, to formacja narodowa, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które powstało w grudniu 1944 roku decyzją Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, najsilniejszej w podziemiu wówczas Polskiej Partii Politycznej, najsilniejszej podwójnie i liczebnie, i faktem, że rząd na uchodźstwie po dymisji Stanisława Mikołajczyka był wówczas rządem pod prezesurą Tomasza Arciszewskiego, działacza Polskiej Partii Socjalistycznej, a głównym sojusznikiem tej partii, koalicjantem, było Stronnictwo Narodowe. To taki fenomen w polskich dziejach. Dwie partie, które uwikłane były od wielu dziesięcioleci w spór ideologiczny, bardzo silny, w tym momencie, to znaczy jesienią 1944 roku, kiedy wydawało się, że tylko postawa niezłomna rządu polskiego da ewentualne szanse, by Brytyjczycy nas bronili, jak się okazało, przegrała ta koncepcja, ale taka wydawało się ostatnia realna. Połączyły się te dwie siły, PPS i Stronnictwo Narodowe, uznając, że przeszłość i konflikty wobec walki o niepodległość jest nieistotna, jest drugorzędna. Wrócimy do nich, jak odzyskamy niepodległość. I resort spraw wewnętrznych w tym rządzie polskim na uchodźstwie miał Zygmunt Berezowski, jeden z działaczy Stronnictwa Narodowego, a MSW było odpowiedzialne za łączność z krajem.
załączność z krajem, co powodowało, że to właśnie Stronnictwo Narodowe odtwarzało delegaturę rządu na kraj, między innymi ten wspomniany okręg krakowski, gdzie szefem okręgu był Mieczysław Przon, później po wyjściu z więzienia bardzo znany dziennikarz tygodnika powszechnego w okresie PRL-u i niemcoznawca, postać wybitna, bardzo ciekawa. Znowu to jest oczywiście przykład, gdzie my szukamy tych żołnierzy niezłomnych, tych rzekomych bandytów. No wśród polskiej elity, to znaczy to jest polska inteligencja wszystkich szczebli, że tak powiem, topografii polskiej, dużego miasta, powiatowego miasta, wsi. To są wszystko autorytety w tych społecznościach lokalnych. Nie chodzi o pochodzenie społeczne, tylko chodzi o wymiar człowieczeństwa. To jest taka elita widoczna. I Stronnictwo Narodowe poprzez zarząd główny Stronnictwa Narodowego w podziemiu, gdzie do jakiegoś czasu prezesem tego zarządu głównego był ksiądz Władysław Matus. Też przypominam tę postać, żeby też znowu Państwu pokazać, jakiej kategorii ludzie byli w tymże podziemiu. Prawda? Także kapłani. Dzisiaj wydaje się to obrazoburcze, żeby ktoś chciał mówić, że kapłanowi wolno walczyć bezpośrednio o niepodległość Polski. No proszę pamiętać, że w pierwszym Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku było 33 kapłanów wybranych w demokratycznych wyborach, bo ludzie tak chcieli. Bo na tym polega demokracja, że prawo jest dostępne dla wszystkich, także dla kapłanów. Kapłan może ewentualnie zrezygnować ze swojego prawa, ale nikt nie ma prawa żądać od niego, żeby on rezygnował. Taka była przynajmniej tradycja polskiej demokracji w tej fragmencie dziejów, kiedy ją mieliśmy, czyli na przykład w wyborach 19 roku. Ale to na marginesie. Faktem jest, że Stronnictwo Narodowe podjęło decyzję trwania w konspiracji. I w związku z tym, obawiając się, czy wiedząc, że Leopold Obulicki za chwilę rozwiąże Armię Krajową, uprzedzając ten fakt, część struktur Armii Krajowej, czyli dawna Narodowa Organizacja Wojskowa, która weszła do AK w 1942 roku oraz dawne Narodowe Siły Zbrojne, które weszły do AK w 1944 roku, połączyły się w grudniu 1944, tworząc Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i podlegając zarządowi głównemu Stronnictwa Narodowego. Przez tą formację przeszło do 40 tysięcy ludzi. W kolejnych latach jednym z takich partyzantów, ikon NZW, to jest Mieczysław Dziemieszkiewicz-Rój, jeden z ostatnich partyzantów na północnym Mazowszu, który do początku lat 50. walczył z tamtejszą strukturą Urzędu Bezpieczeństwa. Zginął z bronią w ręku. I właśnie jednym z żołnierzy NZW był pan Andrzej Kiszka. Tak ten pan dziś wygląda, ma 93 lata, mieszka niedaleko Szczecina. Dzisiejsze Stowarzyszenie Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, które jest już oczywiście w rękach młodych ludzi, opiekuje się tym panem, ma z nim bardzo piękny kontakt. I droga życiowa tegoż pana Andrzeja Kiszki to też niezwykła historia. Był żołnierzem Armii Krajowej, wcześniej batalionów chłopskich, a później właśnie u Przysiężniaka, Wołyniaka, kolejnych dowódców na terenie Rzeszowszczyzny, gdzie istniało również Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i trwał w tej konspiracji pod kolejnymi dowódcami, którzy miał pseudonim Dąb, którzy ginęli jakby na jego oczach. Ginęli na jego oczach, on dalej trwał. Ostatnie lata już ukrywał się samodzielnie, konkretnie od jesieni 1953 roku. Zbudował w lesie bunkier,
bardzo solidnie wykonany pod ziemią, dwumetrowy w wysokości, więc mógł tam stać, a nie tylko kucać czy leżeć. Okoliczna ludność przynosiła mu mięso, przynosiła mu pożywienie, dawali mu, że tak powiem, informacje dotyczące tego, co się wokół dzieje. Solidarność tego środowiska miejscowego była tak duża, że człowiek ten nie był odkryty bardzo, bardzo długo, mimo olbrzymich starań służby bezpieczeństwa, najpierw Urzędu Bezpieczeństwa, a potem Służby Bezpieczeństwa. Tak on wspomina te starania, w cudzysłowie, Urzędu Bezpieczeństwa. Rodzina moja przeszła ciernistą drogę. W czasie przesłuchań przez NKWD i UB mój ojciec brutalnie bity i torturowany na skutek odniesionych ran zmarł. Mój brat Józef był również niemiłosiernie katowany, wielokrotnie aresztowany, zmarł w wieku 36 lat. Zostawił żonę i dwoje małych dzieci. Tak samo potraktowano drugiego mojego brata, Jana. Mszczono się również na moim szwagrze, Józefie Tutce i Adamie Flis. Rewizje w rodzinnym domu polegały na rozbiórce pieców, podłóg, dewastowano skromne meble, za ściany budynku drewniane przestrzeliwano. Nie mogąc go złapać, mścili się na wszystkich dookoła. Andrzej Kiszka ukrywał się do 30 grudnia 1961 roku. Jest to drugi przypadek nam znany po Lalusiu, najdłużej ukrywającego się partyzanta, który został aresztowany i w jego przypadku szczęśliwie nie został zamordowany, ale nieszczęśliwie został skazany na dożywocie. Został skazany na dożywocie i tak jak mówiłem, że kapitan Zajączek jest tym, który przesiedział się w więzieniu bodaj najdłużej do 75 roku, to proszę sobie wyobrazić, że tenże skazaniec po tylu latach siedzenia w bunkrze został skazany na dożywocie i wyszedł z więzienia dopiero, gdy do władzy doszedł Edward Gierek. W wyniku strajków grudniowo-styczniowych robotnicy walczący wówczas rzecz jasna nie wiedzieli, że przyczynią się także do tego, że nowa ekipa w ramach pozyskiwania społeczeństwa między innymi z więzienia wypuści Andrzeja Kiszkę. Takie powiązania w historii się znajdują. I tak jak pan powiedział tutaj, podpowiadając mi, rzeczywiście w związku z tym, że prawnie ustawa dotycząca kombatantów i osób represjonowanych obejmuje ludzi, którzy znaleźli się w więzieniach w czasach stalinowskich, to jego do dzisiaj nie zrehabilitowano. Bo on ani nie zginął jak Laluś, ani nie został uwięziony w czasach stalinowskich. Tylko w roku 1961. Ale na szczęście mieliśmy prezydenta, który to rozumiał. Nazywał się Lech Kaczyński i ten prezydent w roku 2007 odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jak widać, nawet osobie, która jest niezrehabilitowana, czyli formalnie jest przestępcą, można nadać order, jeżeli się jest właściwym prezydentem. W kartotekach oczywiście, ale proszę nie wierzyć, że te kartoteki rzeczywiście wymazują. Jestem po lekturze wielu dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej. Służba Bezpieczeństwa kartoteki nie likwidowała. Zdecydowanie nie wymazywała wyroku. Proszę Państwa, NZW, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, miało oczywiście jeszcze i innych
i innych bohaterów, ale nie były to jedyne organizacje polskiego podziemia niepodległościowego. Nie wiem, czy jeszcze Państwo są w stanie słuchać dalej, bo ja tak mogę długo, ale gdzieś musimy też sobie limit znaleźć, więc proszę ewentualnie tupać w pewnym momencie, ale póki jeszcze tej tupaniny nie słyszę, to o trzeciej formacji, mianowicie formacja najmniej liczna z tych ogólnopolskich, przez którą przeszło prawdopodobnie do 10 tysięcy żołnierzy, to były Narodowe Siły Zbrojne. Ta część Narodowych Sił Zbrojnych, która podlegała organizacji polskiej i nigdy się nie staliła z Armią Krajową. Większość się staliła w 1944 roku i NZW to jest właśnie efekt późniejszy tego scalenia. Natomiast część podległa organizacji polskiej się nie staliła. Komendantami kolejnymi tej niestalonej struktury Narodowych Sił Zbrojnych w latach 45-47 byli generał Zygmunt Broniewski, pseudonim Bogucki, bardzo piękna i nieszczęśliwa postać, za sekundę o niej opowiem, i ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych, czyli pułkownik Stanisław Kaśnica. Znowu o nim warto powiedzieć więcej i zapamiętać jego nazwisko, nie tylko dlatego, że należał do wspaniałej polskiej rodziny, polskiej inteligencji. Jego ojciec, też Stanisław Kaśnica, był wieloletnim profesorem prawa administracyjnego, współtwórcą Uniwersytetu Poznańskiego, który powstał w 1919 roku, i rektorem tej uczelni i wieloletnim dziekanem tegoż Wydziału Prawno-Ekonomicznego, chyba on się tak formalnie nazywał przed wojną. Jego syn Stanisław, ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych, aresztowany w lutym 1947 roku w Zakopanem. Ale w tej rodzinie był też na przykład ojciec Krzysztof Kaśnica, brat Stanisława Kaśnicy, bardzo znany dominikanin. No i można tak długo, to jest rodzina bardzo pięknie wpisująca się w polskie dzieje. Stanisław Kaśnica, jak powiedziałem, był ostatnim, ale dramat bodaj największy przeżyła rodzina Broniewskich, czyli poprzedni komendant główny, który na rozkaz władz organizacji polskiej, które już były na terenie Zachodu, na emigracji, przeszedł w sierpniu 1945 roku granicę zieloną i dotarł na Zachód. Ale dowiedział się tam, że jego żona Stefania Broniewska została aresztowana. Znowu Urząd Bezpieczeństwa, nie mogąc aresztować jego, znaleźli żonę. Zaaresztowali ją i wsadzili ją do więzienia. Otrzymała bardzo mały wyrok, z tego co pamiętam, 3 lata pozbawienia wolności. Ale w 1949 roku za bardzo hardą postawę w więzieniu została w kiblowym procesie powtórnie aresztowana i skazana. No, aresztowana nie musiała być, bo już była w więzieniu. Skazana. I teraz proszę sobie wyobrazić, że generał Zygmunt Broniewski, będąc na emigracji, w 1949 roku otrzymuje wiadomość, że jego żona nie wyszła z więzienia. Co się z nią stało? Otrzymał niesprawdzoną wiadomość, że została w więzieniu zamordowana. Żył w poczuciu walki wewnętrznej sumienia. Wyjechał na rozkaz, ale zostawił żonę. Ta żona zginęła w więzieniu. On się nią nie zaopiekował. I ten polski oficer bierze pistolet i popełnia samobójstwo. W 1949 roku ginie, mieszkając na Zachodzie. To nie koniec tego dramatu, bo my wiemy, że ta kobieta żyje. Wychodzi z więzienia w późną jesienią 1956 roku i dowiaduje się, że jej mąż popełnił samobójstwo. Dramat tej kobiety jest wpisany w krótki list, która,
ona wysłała do Zenona Kliszki. Do Zenona Kliszki w takim zdenerwowanym, jak widać, piśmie, gdzie ona pisze, że za sprawą was siedziałam tyle lat w więzieniu, zostałam wypuszczona z tego więzienia tak, jak mnie porwaliście w sierpniu 1945 roku, w letniej sukience. Jest grudzień 1956 roku. Ja nie mam gdzie iść. Nie mam nic. Tyle wam zawdzięczam. I Kliszko napisał na tym odnotację na z funduszu państwowego miesiąc uzdrowiska dla pani Stefani Bramowskiej. Taka łaska drugiej osoby w ówczesnym państwie gomułkowskim, bo to już było po październiku 56. To też jedna z takich historii dotyczących pewnych dramatów, które wiązały się z funkcjonowaniem polskiego podziemia niepodległościowego, gdzie w tle mamy tę wiadomość, masz rywalkę Polskę. Cały czas to jest gdzieś w tle, to ta świadomość, jak głęboko musiała ta miłość do ojczyzny funkcjonować w tych ludziach, kobietach i mężczyznach, w wierności do Polski, jednocześnie w wierności do zasad, ale także do oparcia się na ludziach, którzy, czyli tych najbliższych, którzy, no, gdyby nie to oparcie, to by spowodowali zwątpienie tych zasad. To wszystko musiało grać. To wszystko musiało w łączności ze sobą tworzyć taką wewnętrzną harmonię. No harmonię to jest słowo, które brzmi bezboleśnie, ale to nie była harmonia, tylko to było potworne wyzwanie, przed którymi my w ogóle nigdy nie stawaliśmy najprawdopodobniej. To wszystko warto dotknąć chociaż i zrozumieć, co to było za pokolenie. Narodowe Siły Zbrojne to, jak powiedziałem, również ostatni komendant główny, czyli Stanisław Kaśnica, który został aresztowany w 1947 roku, skazany na karę śmierci wraz z kilkoma jeszcze dwoma innymi osobami, między innymi swoim zastępcą Lechem Neumannem. Jedna z postaci zapomnianych, a bardzo, bardzo wartych przypomnienia. Jeśli chodzi o Stanisława Kaśnicę i dzieje Narodowych Sił Zbrojnych, to odwołuje się do swojej własnej książki Taniec na linie nad przepaścią. Nie będę Państwu jej streszczał, bo to kolejne 5 godzin, więc tylko zachęcam do lektury, czyli o Brygadzie Świętokrzyskiej, o wyjściu na zachód, o całej historii właśnie organizacji polskiej. Natomiast o Lechu Neumannie mogą Państwo sobie przeczytać w książce wydanej w serii, którą promuję, bo jestem jej założycielem. Nazywa się W służbie niepodległej. To jest seria uniwersytetu, w którym pracuję, czyli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nazwa serii W służbie niepodległej. I tam dr Rafał Sierchuła napisał doktorat pod moim kierunkiem właśnie pod tytułem Lech Neumann. To jest druga obok Stanisława Kaśnicy osoba, która została skazana na karę śmierci i którą to karę śmierci wykonano w maju 1948 roku. I już Kaśnica został odnaleziony. Neumann najprawdopodobniej zostanie też zidentyfikowany, ale sprawa jest dużo trudniejsza, bo on nie zdążył założyć rodziny i w związku z tym no, nie ma dzieci, nie ma najbliższych i nie wiadomo, które te szczątki z dwóch prawdopodobnych są jego. Trzeba, tu nie można się pomylić, nawet jeżeli są tylko dwie możliwości.